Rozdział dwunasty Wróciliśmy solidnie zziajani, przemoczeni poranną rosą, lecz z pełnymi koszami. Siedzieliśmy przy stole na podwórzu i obieraliśmy grzyby. Borowiki tnij na grubość palca, instruował gubernator. Naniżymy na sznurki i powiesimy nad kuchen na płytą. Mam wprawdzie maszynę do suszenia grzybów, ale prawie jej nie używam, bo to nie ten sam smak, nie ten sam aromat. Skórek zrobię zupę, maślaki zamarynuje w occie. Szkoda, że jeszcze nie ma rydzów. Usmarzylibyśmy na masełku, do tego świeży chleb i byłoby danie, że palce lizać. Słuchałem nieuważnie, myślałem o tym, co dzisiaj, jeszcze przed wyjściem do lasu, znalazłem w swojej poczcie internetowej. Znów pisał Jasnowic, to nic, że wyprawa na Kozirenek była nieudana. Sławny detektyw nie powinien zrażać się byle trudnościami. Droga do skarbu ciągłe stoi otworem. Odezwę się w odpowiedniej chwili. Do cholery, zakląłem. Kim on jest? O co mu naprawdę chodzi? Do czego ja jestem potrzebny? Czy to jakiś wariat? Spokojnie, Pawle, mitygował mnie gubernator. Zastanówmy się po kolei nad Twoimi pytaniami. Człowiek, który siebie nazywa jasnowidzem, niewątpliwie istnieje i nie jest wirtualnym bytem. Przecież rozmawiałeś z nim przez telefon. Nie poznałeś głosu, więc raczej należy wykluczyć, że ktoś ze znajomych robi głupie żarty. Nie przyszedł na spotkanie w kawiarni, ale zadał sobie sporo trudu, żeby włamać się do wehikułu i podrzucić kopertę. Żaden dowcipniś nie wysilałby się aż tak bardzo. Wszystko to brzmi sensownie, przyznałem, ale nie przybliża do odpowiedzi na pytanie, kim jest ten facet. Tego przynajmniej na razie nie wiemy. Może prawdziwe są twoje przypuszczenia, że to jakiś zagorzały poszukiwacz skarbów lub człowiek jakiś służb. A może teraz przyszło mi to do głowy, dwa w jednym. Brałem też pod uwagę, że to pospolity wariat. Ta hipoteza jest najmniej prawdopodobna, jak na wariata w postępowaniu jasnowidza jest za dużo logiki, za dużo wykazuje konsekwencji. Szaleńcy znani są raczej ze słomianego ognia, mają sto pomysłów na minutę. Dobrze, przejdźmy więc do następnego pytania. O co mu naprawdę chodzi? Gubernator milczał chwilę. Wydawało się, że całkowicie pochłonęło go krojenie na plastry wyjątkowo okazałego prawdziwka. Myślę, że chodzi o skarb, w zamyśleniu potarł czoło. Mamy dowody, że depozyt z Giżycka rzeczywiście istniał. Potwierdzają to dokumenty UB, potwierdza korespondencja od lota. Istniał i musiał być cenny, skoro dosuwał, wybrał się po niego wysoki rangą funkcjonariusz bezpieki. Dlaczego więc Jasnowic sam nie szuka skarbu, tylko próbuje posługiwać się mną? Przecież powinien wiedzieć, że jeśli znajdę depozyt, to oddam do muzeum. A on nie zobaczy nawet złamanego żeląga. Może brakuje mu odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, żeby na własną rękę prowadzić takie poszukiwania, a może z jemu znanych powodów musi pozostawać w cieniu i liczy, że ty go wyręczysz. A skarb, jeśli go znajdziesz, niekoniecznie musi trafić do muzeum. Na tę okoliczność on zapewne ma plan awaryjny. Dokończyliśmy obierania grzybów. Pachnące lasem grube borowikowe plastry nanizaliśmy na sznurki. Ciągle dręczyła mnie jeszcze jedna wątpliwość. Podzieliłem się nią z gubernatorem. Skąd on wiedział o moim wyjeździe na Kozirenek? Przecież mnie nie śledził. Szosa ota Augustowa była kompletnie pusta. Zauważyłbym, że jedzie za mną jakiś samochód. Głowiliśmy się nad tą zagadką, jak nad brakującym hasłem w krzyżówce. Żaden pomysł nie przychodził mi do głowy. Mówisz, samochód. Nagle ożywił się gubernator. Tak, samochód, ale twój. Wiedź do środka wskazał na zrujnowaną szopę. Tam jest kanał. Poglądamy uważnie twój wehikuł. Domyśliłem się, o co mu chodzi, lecz nie ukrywałem sceptycyzmu. Była pluskwa, ale znalazł mechanik. Już panu opowiadałem, że wrzuciłem ją do studzienki ściekowej. Była jedna, może być następna. Nie ustępował gubernator i ponaglał mnie do działania. Przeświecając latarką, uważnie obejrzeliśmy podwozie wehikułu. Żadnych niespodzianek. Te czekały dopiero we wnętrzu pojazdu. Pierwszą pluskwę wyłuskaliśmy spod siedzenia pasażera, drugą przed niepożądanym wzrokiem zasłaniał gumowy dywanik pod stopami kierowcy. Mikronadajniki trochę różniły się od siebie wielkością i kształtem, ale oba wyglądały na profesjonalny sprzęt. Gubernator przyniósł się kierę, która wcześniej posłużyła mu do zniszczenia kłusowniczego agregatu. Ułożył pluskwy na pięku. Rąbiemy? – zapytał. Jasnowic nie będzie już wszystko wiedzący. Powstrzymałem go w ostatniej chwili. My wiemy o pluskwach, więc możemy to odpowiednio wykorzystać. On nie wie, że my wiemy. Tłumaczyłem dość zawile. W rezultacie oba nadajniki wróciły na swoje miejsca w wehikule. Tymczasem w Warszawie Wilczewski pił drugą tego dnia kawę. Chętnie zapaliłby papierosa, lecz w gmachu przy Rakowieckiej obowiązywał zakaz. Uzależnieni od tytoniowego nałogu mieli wprawdzie do dyspozycji i palarnie na parterze budynku, ale majorowi brakowało czasu na taką wyprawę. Przed godziną zadzwoniła sekretarka Bądziusia i oznajmiła, że szef domaga się nowego raportu na temat poszukiwania Alexa. Tylko co w tym raporcie napisać? Nie wiemy nic nowego. Wilczewski bezmyślnie gapił się w monitor komputera. Drzwi otworzyły się z impetem. Do środka, jak burza, wpadł kapitan Janiak. Takie zachowanie zupełnie nie pasowało do jego flegmatycznej natury. Wojna wybuchła. Bądź goni. Wilczewski odwrócił głowę od komputera. Namierzyliśmy Aleksa. Możemy go zdjąć nawet dzisiaj. Major gestem ręki uspokoił podwładnego. Spokojnie. Zaraz porozmawiamy. Najpierw trzeba wzmocnić płuca, szeroko otworzył okno. Następnie wszedł na krzesło i taśmą samoprzylepną zakleił umieszczony pod sufitem czujnik przeciwpożarowy. Z szuflady biurka wyjął paczkę papierosów i spodek, który w takich sytuacjach służył za popierniczkę. Alex skontaktował się z Dańcem. Zapytał, gdy obaj głęboko zaciągnęli się dymem. Raczej nie. Przynajmniej nic na ten temat nie wiadomo. Na pewno nie dzwonił do Dańca. Ten, zresztą, zaszył się w Puszczy Augustowskiej i nie odbiera żadnych telefonów. W takim razie nie zawiodła nasza sfora, domyślił się major. Gdzie jest teraz Aleks i jaką ma broń? Zgadłeś, sfora trafiła na trop. Aleks, tak jak Daniec, jest na Suwalszczyźnie. Pewność raczej stuprocentowa. Na wyposażeniu, tak jak my, miał służbowego glocka którego prawdopodobnie wziął ze sobą. Zwijamy go. Gorączkował się Janiak. Bardziej niż o Aleksa chodzi o odzyskanie tego, co zdołał skopiować z komputerów agencji. Tłumaczył wilczewski. Decyzję i tak podejmie bądziuś, któremu zaraz muszę złożyć raport, ale spróbuję go przekonać, że najpierw musimy odnaleźć ten pakiet ubezpieczeniowy. A tymczasem w puszczy augustowskiej. Gubernator dokończył rozwieszania nad kuchenną płytą sznurów z borowikami, gdy przyszli bliźniacy. Na ich widok rozjaśniła się mina gospodarza, ożywili się drops i bigos. Nie mogło być najmniejszych nawet wątpliwości, że chłopcy w tym domu są mile widzianymi gośćmi. Jacek i Maciek paplali na wyścigi, usta nie zamykały się im nawet na chwilę. Co ze skarbem? – dopytywali się. Znalazł pan jakiś nowy trop? Kiedy i dokąd teraz pan się wybiera? Zabierze nas pan ze sobą? Nie znalazłem, a was i tak już nigdzie nie zabiorę. Panie Pawle, dlaczego? Jęknęli. Przecież my chcemy pomóc. Wystarczająco miałem z wami kłopotów. Nowych nie zamierzam brać sobie na głowę. Odburknąłem. Bliźniacy zrobili obrażone miny. To my nie powiemy, kto przyjechał do cioci Basi. Zagroził Jacek. Nie powiemy, powtórzył za nim Maciek i dla uwiarygodnienia swoich słów z rozmachem uderzył się w piersi. Przyjechał ksiądz Anatol. Nawet z nim rozmawiałem, więc to żadna niespodzianka. Chcę tutaj łowić ryby, bo na Biebrzy mu się nie wiodło. Ksiądz przyjechał wczoraj i pan go podwiózł spod sklepu w Gibach. Ale niech pan zgadnie, kto przyjechał dzisiaj rano. Nie mam pojęcia i wcale mnie to nie interesuje, skłamałem, bo zaczynałem domyślać się, o kim mówią chłopcy. Ten ktoś, droczył się ze mną maciek, ma oczy zielone jak kot Bigos. Przyjechała Rita? Naprawdę. Chyba za dużo entuzjazmu zabrzmiało w moim głosie, bo chłopcy i gubernator zrobili rozbawione miny. Przyjechała, przytaknął Jacek i dopytywała się o pana. To zabierze nas pan na następne poszukiwania. Zastanowię się, powiedziałem na no odczepnego, żeby zmienić temat. Rzecz w tym, że na razie nigdzie się nie wybieram i nie wiem, czy się wybiorę. Chłopcy podzielili się z nami jeszcze jedną wiadomością. Kłusownicy kupili nowy agregat i znów wybierają się na ryby. Skąd wiecie? Natychmiast zainteresował się gubernator. Rano byliśmy w Zelwie po zakupy. Pambuch i się jak siedzieli przed sklepem i pili te swoje patyki. Przypadkiem podsłuchaliśmy ich rozmowę. Jakoś, przerwałem, nie wierzę w przypadek. Trochę pomogliśmy przypadkowi, nie zaprzeczali. Staliśmy za rogiem sklepu i słuchaliśmy. Uszy wędły, bo strasznie przeklinali na pana gubernatora. Ale potem przechwalali się, że odbiją straty, bo teraz mają lepszy sprzęt. Od jakiegoś znajomka pożyczyli 500 złotych i kupili agregat w Sejnach. Podobno ostro się targowali, więc zostało im jeszcze na kilka win. Mars pojawił się na twarzy gubernatora. Wyraźnie przejął się zamierzeniami kłusowników. Nie odrobią strat i długo nie będą cieszyć się nowym sprzętem, zapowiedział. Już nie się rutu. Dopiero teraz bliźniacy przypomnieli sobie o głównym celu swojej wizyty. O 18.00 ciocia zaprasza panów na kartacze. Nikt nie robi takich smacznych jak ona. Przyjdziecie? Musijcie, bo ciocia się obrazi. Przyjdziemy, obiecał gubernator, a ja pokiwałem głową, bo nie zamierzałem zrezygnować z okazji do takiej uczty. Drops i Bigos też są zaproszeni, dodali bliźniacy na pożegnanie. Słońce miało jeszcze kilka godzin. Zanim zdrzemnie się za ziemską krzywizną, lecz straciło na intensywności za sprawą krążących po niebie cungulusów. Delikatną poświatą złociło igły sosen, półcieniami kładło się nam pod nogi. Niewielki wietrzyk mierzwił brodę gubernatora, a mnie łaskotał po włosach. Przypominał przedwieczorną bryzę, chociaż od jeziora byliśmy oddaleni o kilkaset metrów, w dodatku oddzieleni nieprzejrzystą ścianą drzew. Proponowałem gubernatorowi, że do pani Basi pojedziemy wehikułem. Prawie mnie skrzyczał. Przecież na skróty, to najwyżej kilometr. Ty już całkiem nasiąkłeś tą Warszawą. Przyznaj się, pewnie do osiedlowego sklepu po buki i mleko też jeździsz samochodem. U nas w puszczy nie ma takiego wygodnictwa. Zignorowałem tę złośliwość, bo uważnie przyglądałem się manewrom Jurewicza. Właśnie starannie płukał flaszkę po nalewce miodowo-lipowej. Następnie poszedł do swoich apartamentów i przyniósł nieotwieraną jeszcze butelkę whisky. Odkręcił kapsel i zrobił to, czego mogłem się spodziewać. Co się tak gapisz? Potrząsnął butelką napełnioną nalewką. Przecież nie pójdziemy na proszoną kolację z pustymi rękami. Trzeba wziąć jeszcze ze dwa wina. A może jednak lepiej jakieś kwiaty. Zaoponowałem. Pani basia kwiatków ma pod dostatkiem w swoim ogródku. Sam zobaczysz, uciął próbę dyskusji. Poczekaj, bo zapomniałem o cygarach. Szliśmy więc leśną dróżką, a nasz orszak wzbudziłby niewątpliwie zdumienie u każdego przypadkowego przechodnia, którego spotkalibyśmy na swojej trasie. Kierunek wyznaczał gubernator, ja podążałem jego śladem, ale za nami. Czasami się ścigając i wymieniając niezrozumiałe dla ludzkiego ucha uwagi, kroczyli drops i bigos. Pies, chyba z racji wzrostu i wieku, uważał, że to jemu należy się pierwszeństwo w tym pochodzie, bo czasem powarkiwał na kocura, gdy ten za bardzo próbował wysforować się naprzód. A jadłeś ty już kiedykolwiek, kartacze? Zamyśliłem się, więc pytanie gubernatora dotarło do mnie dopiero po chwili. Oczywiście, że jadłem. W całej Polsce można je spotkać i w restauracjach. Tylko czasem twierdzą, że to suwalskie danie regionalne, kiedy indziej, że podlaskie albo mazurskie. Naprawdę to jest wileńskie. Gubernator nie byłby sobą, gdyby nie zademonstrował przywiązania do rodzinnych stron. I co jeszcze wiesz o kartaczach? Czym się różnią od zwykłych pys? Przewidziałem to pytanie i jeszcze przed wyjściem z domu z biblioteki Jurewicza wyciągnąłem książkę Jana Bacewicza Gwara i Kuchnia Suwalszczyzny. Przeczytałem tam: mięso musi być wieprzowe świeże, karkówka, a najlepiej łopatka. Przy karkówce trzeba też trochę boczku. Mięso obmyć i w większych kawałkach podgotować do połowy miękkości. Do wody w czasie gotowania wrzucić listek bobkowy, pieprz naturalny, lekko posolić. Wywar mięsny, po wyjęciu podgotowanych kawałków, przesycony zapachem, zostawić koniecznie do gotowania kartaczy. Mięso zemleć, dodawszy cebulę, ząbek czosnka, na maszynce o normalnym sitku. Wymieszać, dodać tradycyjne przyprawy i posolić do smaku, uwzględniając fakt, że solony był już wywar. W ten sposób przygotowaną masę. Farsz, wrzucić na patelnię z niedużą ilością tłuszczu i przetuszyć pod przykryciem przez około 10 minut. Ziemniaki obrać, umyć, potarkować, wycisnąć porządnie przez szmatkę albo nadur szlaku do czystego naczynia, gdzie na dnie ustoi się krochmal. Przepis jest długi i skomplikowany, więc trudno go tu cytować do końca. Zainteresowani sami muszą sięgnąć po książkę Bacewicza. Skąd inąd cenionego znawcy suwalszczyzny Zapamiętałem natomiast końcową uwagę autora Nie dodawać do ciasta gotowanych kartofli ani mąki Diabli wezmą prawdziwy smak kartaczy Oczywiście gotowanie samego surowego ciasta potrwa dłużej Ale to przecież nie pyzy Odrobiłeś lekcję i zdałeś egzamin Z aprobatą pokiwał głową gubernator W drodze opowiedział mi też o pani Basi Jak się okazało Ciotka bliźniaków była z wykształcenia ich teologiem. Podobnie jak jej mąż. Poznali się na studiach Wolsztyńskiej Akademii Rolniczo-Technicznej. Po dyplomie oboje pracowali w Mazurskim Parku Krajobrazowym. Długo to nie trwało. Włodek, tak się nazywał mąż, zginął w wypadku samochodowym. Jakiś, pewnie pijany kierowca ciężarówki, koło rucianego, nigdy zmiażdżył jego fiacika. Sprawcy nigdy nie złapano, chociaż byli świadkowie wypadku. W tym czasie umarli mieszkający tam, dokąd idziemy, rodzice Baśki. Ona rzuciła pracę i wróciła na ojcowiznę. Nacharowała się ciężko, ryzykowała przy zaciąganiu kredytów, ale teraz jej gospodarstwo agroturystyczne cieszy się zasłużoną renomą. Pani Basia ma dzieci? Zapytałem z ciekawości. Córkę Ewe. Skończyła prawo, mieszka w Warszawie i robi aplikację. Barbara narzeka, że za rzadko ją odwiedza, ale pewnie dziewczyna nie ma za dużo czasu. Byliśmy na miejscu. Wcześniej, gdy podwoziłem tu bliźniaków, a następnie księdza Anatola, nie zwróciłem uwagi na wielką tablicę umieszczoną niemal w sąsiedztwie bramy wjazdowej. Szczerzyła z niej okrwawione kły monstrualna bestia, a napis ostrzegał. Uwaga, bardzo zły pies. Zaraz cię zje. Jeszcze jedno dzieło bliźniaków. Gubernator popatrzył na mnie z pobłażaniem. Za chwilę przywitasz się z bestią. O, już biegnie. Wielkimi susami w naszym kierunku pędził czarny Nowofundland. Wyglądał okazale, ale kiedyś czytałem, że to wyjątkowo miły i łagodny pies, który uwielbia wodę i jest znakomitym pływakiem. Fred. Dawno się nie widzieliśmy. Gubernator głaskał psa po kosmatym pysku, a ten z rozmachem blaskał jęzorem i lizał go po ręce. Prawie tak samo przyjaźnie wodołas przywitał się ze mną. Zerknąłem przez ramię, bo byłem ciekaw reakcji dropsa i bigosa. Nie wykazywali żadnych oznak niepokoju. Obwąchiwali się z Fredem jak starzy przyjaciele, a Kot nawet próbował wskoczyć mu na grzbiet, co jednak spotkało się z dezaprobatą Nowofundlanda. Na podwórzu pachniało świeżo skoszoną trawą. Duży, murowany dom przypominał stylem XIX-wieczny dworek. Przylegały do niego garaż na kilka samochodów i spory pawilon, który pewnie służył za kuchnię i za stołówkę, gdy nie dopisywała pogoda. Teraz jednak czekała nas by siada pod gołym niebem, w sąsiedztwie rozłożystego jesionu, gdzie stał przykryty obrusem długi stół otoczony z czterech stron drewnianymi ławami. Dobrze, że już jesteście, bo kartacze stygną, przywitała nas pani Basia. Siadajcie, a ja zawołam pozostałych. Pierwsi przybiegli bliźniacy, krzycząc, że umierają z głodu. Tuż za nimi przemaszerował Ksiądz Anatol, twarz okrągła jak księżyc w pełni, rozjaśniła się mu na mój widok. Cieszę się, że znów pana widzę. A to pewnie sławny gubernator mocno uścisnął rękę Jurawicza. Sporo o panu słyszałem od chłopców. W progu domu pojawiła się kolejna postać, a ja z trudem powstrzymałem się, żeby nie parsknąć śmiechem. Mężczyzna w klapkach, szortach i jaskrawo zielonej koszuli, zanim zszedł ze schodów. Rozpiął nad głową tęczowy parasol. Zrobił tak, chociaż nie zanosiło się nawet na mrzawkę, a on do pokonania miał zaledwie kilkadziesiąt metrów. Natychmiast poznałem dziwaka, którego spotkaliśmy na leśnej ścieżce, gdy wracaliśmy z nad jeziora mokrego. Profesor mówi, że nawet parę promieni słońca może mu zaszkodzić, z wielkim trudem próbował zachować powagę księcia Anatol. Uczony kroczył statecznie i dostojnie w naszym kierunku, kiedy na jego drodze wyrosła czworonożna sfora. Zignorował oba psy, ale na widok Bigosa chyba dostał palpitacji serca. Przynajmniej takie odnieśliśmy wrażenie. Psik, psik, uciekaj, powtarzał piskliwym głosem. Niosąc wielki gar z kartaczami, na podwórzu akurat pojawiła się pani Basia. Co się stało? Zapytała zaniepokojona. Mówiłem, że nie lubię kotów. Zanim wynająłem pokój, pytałem, czy nie ma pani kota. To skąd się coś takiego wzięło pod moimi nogami? Bigos przyszedł z wizytą. Zgodnie z prawdą, odparła pani Basia. Starała się udobruchać rozgniewanego sejsmologa, ale chyba nie do końca jej się to udało. Witając się z nami, mężczyzna ciągle był rozdrażniony. Profesor położył na to słowo wyraźny nacisk. Bonawentura Majewski. Pracuję w Japonii, przyjechałem do Polski na urlop. Tego okropnego kocura już widziałem w lesie. Przyszedł tu z panami, ciągnął oskarżycielską tonem. Złe błyski zauważyłem w oczach gubernatora. My lubimy koty i lubimy słońce, odparł i chyba z trudem powstrzymał się od dorzucenia jakiegoś złośliwego komentarza. Zanosiło się na scysję. Gdy za sobą usłyszałem lekkie, szybkie kroki. Zanim zdążyłem się obejrzeć, ktoś zarzucił mi ręce na szyję. Paul, Paweł, tak się cieszę, że jesteś. Rita cmoknęła mnie w jeden policzek, później w drugi. Ubrana była w zwiewną sukienkę i pachniała tajemniczymi perfumami jeszcze bardziej oszałamiająco niż na kozim rynku. Wszyscy ze zdziwieniem przyglądali się temu czułemu powitaniu, a gubernator nawet gwizdnął pod nosem. Chyba się zaczerwieniłem. Na szczęście pani Basia przypomniała, że najwyższa pora, aby siadać do stołu. Zajadaliśmy się przepysznymi kartaczami, rzuciliśmy się na nie jak stado wygłodniałych wilków na upolowaną zwierzynę i przez pół godziny tylko szczęk sztućców mącił popołudniową ciszę. Jedynie profesor mruczał pod nosem, że danie jest ciężkostrawne, ale nawet on pochłonął ze smakiem dwie wielkie pyzy z mięsnym nadzieniem. Ja spasowałem dopiero po czterech. Pani Basia zbierała naczynia. Profesor narzekał, że kartacze są ciężkostrawne. Przyznaję mu rację, odezwał się gubernator. Dlatego potrzebne są szklaneczki i lód. Zaraz przyniosę. Pokiwała głową. Podobnie jak ja i bliźniacy. Doskonale znała scenariusz spektaklu, który miał się za chwilę rozpocząć. Pozostałych biesiadników czekało raczej spore zaskoczenie. Gubernator pogrzebał chwilę w swojej myśliwskiej torbie, którą wcześniej przewiesił przez oparcie drewnianej ławy. Na stole pojawiła się miodowo, lipowa butla z plastikowym korkiem. Co to jest? Profesorowi oczy niemal wyszły z orbit. Chce pan nas wszystkich otruć? Tutaj w dzikiej głuszy może i pije się takie świństwa, ale ja nie chcę na to nawet patrzeć. Od razu robi się niedobrze. Ksiądz był bardziej powściągliwy. Trunek, nawet lichy, też jest darem bożym. Nie można go z góry przekreślać. Z tej wymiany zdani niewiele zrozumiała Rita. To alkohol z zainteresowaniem oglądała nalepkę. Smaczny? Nigdy takiego nie piłam. Co to jest nalewka? Zdziwiła się. Gdy wszyscy huknęli śmiechem, to jednak za sprawą Rity gubernatorowi nie udało się zaplanowane przedstawienie. Podniosła napełnioną do połowy szklaneczkę, obwąchała jej zawartość, wypiła mały łyczek i oznajmiła ze znawstwem. Przecież to nie jest żadna nalewka, tylko whisky. W dodatku dobrej marki, ksiądz poszedł w ślad niemki z uznaniem lasną językiem Święta prawda. Takie dary Boże każdy chciałby spożywać. Trzeba tylko zachować odpowiedni umiar. Nawet ciągle naburmuszony profesor docenił i pochwalił trunek. Po alkoholu wyraźnie się rozluźnił i całkiem ciekawie opowiadał o swoim pobycie w Japonii. Gubernator wszystkich częstował cygarami, ale skusili się tylko Rita i ksiądz. Sejsmolog znów popadł w mentorski ton i zrobił wykład na temat szkodliwości palenia tytoniu. Światowy z pana człowiek, nie to, co ja, gubernator, wydmuchnął wielką chmurę dymu. Całe życie w tym lesie, tylko z kotem i psem. Nigdzie nie byłem, nic nie widziałem. Nawet telewizora nie mam, bo się zepsuł. Panią Basie złapał nagły kaszel, ja też z trudem zachowałem poważną minę. Tacy, jak pan, też są potrzebni, pocieszał profesor. Nie wszyscy muszą tułać się po świecie. Czasem już jestem zmęczony tymi wojarzami. A pani, zwrócił się do Rity, pewnie też dużo podróżuje? Potakująco kiwnęła głową. W tym roku byłam już w Ameryce Południowej, teraz jestem w Polsce, a jesienią wybieram się do Mongolii. Rita powtórzyła to, co mówiła już podczas naszego spotkania na Kozim Rynku, że pracuje dla niemieckiego miesięcznika Tajemnice Przyrody. Nie jest tak znane. Jak National geografię, ale ma swoich czytelników. Fachowcy też go doceniają. W dodatku zarabiam zupełnie nieźle. Jednak i ja czasami mam dość życia na walizkach. Ksiądz Anatol oznajmił, że nie ma za wiele do opowiadania. U mnie dzień podobny do dnia. Staram się swoje duszyczki ustrzec od grzechu, ale różnie z tym bywa. Jedyna atrakcja, to wypad w lecie na ryby. Ale w tym roku kiepsko mi idzie. Nadbiebrzą się nie udało. Tutaj też niewiele złapałem. Może jutro będę miał więcej szczęścia? Wątpię. Wzruszył ramionami gubernator. Kłusownicy już wszystko wytłukli prądem. Siedziałem w milczeniu i przysłuchiwałem się rozmowie. Do tablicy wywołała mnie Rita. Od chłopców słyszałam, że jesteś sławnym detektywem. Dlaczego się nie pochwalisz? To dopiero musi być ciekawe zajęcie. Łapiesz morderców i zamykasz do więzienia? Wyjaśniłem, zgodnie z prawdą, że jestem historykiem sztuki. Zdarza się, że rozwiązuję zagadki z przeszłości, co trochę może przypominać pracę detektywa. Jednak mordercy i inni zbrodniarze to nie moja specjalność. Chciałem zmienić temat, lecz Rita była uparta. Bliźniacy mówili, że teraz też szukasz skarbu. Dlatego wybraliście się na kozirynek. Opowiedz o skarbie. To takie interesujące. W duchu skląłem braci za gadulstwo, ale nie potrafiłem odmówić pięknej Niemce. Możliwie lakonicznie, nie wdając się w szczegóły, streściłem historię depozytu z Giżycka. Jesteś na tropie? Znajdziesz ten skarb? Zabierzesz mnie na poszukiwania? Rita zasypywała kolejnymi pytaniami. Starapatów wyzwolił mnie gubernator. Wypijmy. Podniósł szklaneczkę ze złocistym trunkiem, bo lód się roztopi. Trochę rozprostuję kości. Podniosłem się z drewnianej ławy, bo zauważyłem, że Jacek i Maciek, częściowo zasłonięci rosnącym koło domu wielkim krzakiem bzu, już od paru minut dają mi jakieś tajemnicze znaki. Pozornie bez celu zatoczyłem rundkę po podwórzu, a następnie podszedłem do chłopców. Co się stało? zapytałem. Znowu macie jakieś wariackie pomysły? Nie powinienem z wami rozmawiać, bo macie za długie jęzory. Nie przejęli się reprymendą. Oczy błyszczały im z emocji. Panie Pawle, ksiądz Anatol ma pistolet, bez zbędnych wstępów wypalił Jacek. Naprawdę. Sami widzieliśmy, w z bratu przyszedł Maciek. Popatrzyłem na nich z pobłażaniem i z niedowierzaniem. Ksiądz ma koloratkę. Ksiądz Anatol co sami widzieliście? Ma też kapelusz i wędki. Kropidła ani sultan raczej nie wziął ze sobą na urlop. A może widzieliście armatę albo karabin maszynowy? Bliźniacy nie zważali na ironię w moim głosie. Pistolet. Prawdziwy pistolet. Powtarzali jak nakręcona katarynka. Siedemnastostrzałowy glock. Właśnie upewniliśmy się w internecie. Przyjrzałem się im uważnie. Chyba nie próbowali mi zrobić głupiego dowcipu. Byli zbyt przejęci. Skąd wiecie? Straciłem już ochotę do żartów. Zobaczyliśmy przypadkiem przez okno, jak ksiądz dzisiaj wrócił z ryb i chował pistolet do szafy. Chcieliśmy panu wcześniej powiedzieć, ale nie było okazji. Za dużo tych przypadków, zakpiłem. Kłusowników też podsłuchaliście przypadkiem. Dobrze, załóżmy, że wzrok was nie mylił. Ale to przecież mogła być gazówka albo jakiś straszak. Może ksiądz jest przeczulony na punkcie swojego bezpieczeństwa, może lubi takie zabawki. Chłopcy milczeli chwilę. Zachowywali się jak pływak przed skokiem na głęboką wodę. Panie Pawle, wydukał wreszcie maciek. My sprawdziliśmy. Co? Nie wierzyłem własnym urzom. Sprawdziliście. A w jakiż to sposób? Można wiedzieć. Niechętnie. Ale opowiedzieli. Wykorzystali moment, że wszyscy byli zajęci biesiadowaniem przy ogrodowym stole. Poszli do domu i znaleźli zapasowy klucz do pokoju zajmowanego przez księdza. Wiecie, jak to się nazywa? Z trudem powstrzymywałem się, żeby nie krzyczeć. To jest włamanie. Naprawdę powinna wami zająć się policja. Przecież niczego nie ukradliśmy, tłumaczyli się bez przekonania, tylko sprawdziliśmy. Co sprawdziliście? Złość we mnie aż buzowała. Co, do diabła, sprawdziliście? Wiemy. Dowiedzieliśmy się. Szukali odpowiednich słów. Chyba dopiero teraz dotarła do nich świadomość tego, co zrobili i wyglądali na przestraszonych. Sprawdziliśmy, że to prawdziwy pistolet, a w magazynku jest ostra amunicja. Ciarki przeszły mnie po grzbiecie. Braliście pistolet do ręki? Przecież zostawiliście odciski palców. A jeśli z tej broni ktoś strzelał, jeśli była używana przez przestępców, już całkiem wam odbiło. Popatrzyli na mnie z pobłażaniem. Tacy głupi nie jesteśmy, zapewnił Maciek. Za dużo czytamy książek, za dużo oglądamy filmów. Braliśmy pistolet do ręki, ale przez chusteczkę uspokajał Jacek. Nie zostały żadne odciski. Musieliśmy przerwać rozmowę, bo wołał mnie gubernator, który już chciał wracać do domu. Pogadamy jeszcze jutro, tonem najbardziej surowym, na jaki było mnie stać, zapowiedziałem bliźniakom. Nie przejęli się groźbą. Z rękawa wyciągnęli jeszcze jednego asa tutowego. Usłyszałem, że ksiądz ma nie tylko glocka, ale i kochankę. Może i ma, tylko skąd wy o tym wiecie? Okazało się, że podsłuchali, oczywiście przypadkiem, fragment telefonicznej rozmowy Anatola. Pamiętaj, żebyś się nie spóźniła, powiedział. Czyli umawiał się z jakąś kobietą, triumfowali bracia. Miałem dość tych wszystkich rewelacji. Podziękowaliśmy pani Basi za kartacze, pożegnaliśmy się z księdzem i z profesorem. Rita znów pocałowała mnie w policzek. Co wywołało porozumiewawcze uśmiechy na twarzach pozostałych. Jutro po południu zapraszam cię na spacer. Chyba się zgadzasz, szepnęła mi do ucha. Oczywiście, że się zgodziłem. Szliśmy przez coraz szybciej mroczniejący las. Tym razem nie towarzyszyli nam Drops i Bigos. Znudziła się im wizyta i poszli do domu. Gubernator nie przejął się nieobecnością czworonogów. Nie ma obaw, nie zabłądzili. Znają drogę na pamięć. Opowiedziałem o odkryciu chłopców. Mówią, że to był Glock, zastanawiał się na głos. O ile dobrze pamiętam, jest to teraz ulubiony pistolet policjantów, ale gangsterzy też chętnie z niego korzystają. A może niepotrzebnie z igły robimy widły? Ksiądz przecież może mieć pozwolenie na broń. Mieć może, tylko po co? Chyba nie obawia się swoich parafian. A może, Gubernator urwał, zastanowił się przez chwilę, a następnie powiedział coś, co wymagało jak najszybszego sprawdzenia.